Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Będziemy dzisiaj w godzinach popołudniowych słuchać wielu wystąpień na temat sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Pierwsze słowo w tej refleksji wypowiada do nas teraz, tutaj, Pan Jezus, podpowiadając nam jako kanwę tej refleksji modlitwę, której nas nauczył, modlitwę, którą nazywamy Pańską, modlitwę Ojcze Nasz. Muszę powiedzieć, że liturgia nigdy nie daje nam czytań przypadkowych. Zawsze dostajemy słowo od Boga, które jest bardzo trafione. I to słowo Jezusowe o modlitwie jest bardzo trafione na ten moment, kiedy zbieramy się wokół Niego, ale także wokół osoby Pani Stanisławy, bo ona była człowiekiem modlitwy. Ile jest o niej świadectw, a muszę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie przeczytałem wszystkie te świadectwa. To one wszystkie podkreślają jej modlitwę, że żyła i pracowała z różańcem w ręku. Więc ona była osobą modlitwy i to, że na tę liturgię, w której my ją wspominamy, otrzymujemy Ewangelię o modlitwie, jest to rzecz nieprzypadkowa. Tym bardziej, że rzeczywiście modlitwę pańską można w niektórych wymiarach interpretować, odwołując się wprost do jej życia, do jej postępowania. Pan Jezus mówi, żebyśmy modląc się tą modlitwą, nie tyle zwracali uwagę na liczbę słów, bo nie liczba słów czyni modlitwę, tylko żebyśmy się poddali jej treści. Miarą modlitwy nie jest
nasze gadanie, tylko jest nasze poddanie się temu, do czego ta modlitwa nas wzywa, do czego nas prowadzi, jakie postawy w nas kształtuje. Niesłychanym wstępem do modlitwy pańskiej jest ten tekst Izajasza, gdzie Bóg mówi: słowo, które wyszło z ust moich, nie wraca do mnie, jeśli nie dokona tego, co zamierzyłem. Modlitwa pańska to jest słowo, które wyszło od Boga, wyszło z ust Jezusa. My je zwracamy z powrotem do Boga, kiedy wypowiadamy tę modlitwę. Ale Bóg nie przyjmie tej modlitwy, dokąd ona nie wykona w nas tego, co miała w nas wykonać. Nie. Słowo nie wraca do mnie, dokąd nie dokona tego, co zamierzone. Nie. Więc kiedy wypowiadamy modlitwę pańską, nie liczy się to, ile potrafimy powiedzieć, tylko co ta modlitwa z nami robi. Kiedy ona w nas dokonuje przemiany, to wtedy też wraca do Ojca. Ojciec ją przyjmuje, bo zaowocowała. Ta modlitwa jest najpierw powiedziałbym ze swojej istoty i ze swojej formy jest modlitwą budującą wspólnotę. 9 razy pada w tej modlitwie słowo my, rozmaicie odmienione. Nie. Ojcze nasz, chleba naszego, odpuść nam, bo odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas ode złego. Modlitwa pańska nie jest modlitwą, którą sobie można recytować prywatnie w kącie, mając w nosie cały świat. Modlitwa pańska natychmiast mnie ustawia we wspólnocie sióstr i braci. Nie mogę jej mówić, myśląc tylko o swoim własnym interesie. Pierwsze, co modlitwa pańska z nami czyni, to właśnie czyni z nas ludźmi, którzy potrafią budować wspólnotę. Tu już padło to określenie, które jest odnoszone do sługi Bożej niemal we wszystkich świadectwach. Mama. Mama jest osobą, która buduje wspólnotę. Od matki zależy tak naprawdę kształt domu rodzinnego. Myślę, warto pamiętać, że w ten sposób określano sługę Bożą Stanisławę nie tylko w obozie. 10 lat po jej śmierci bardzo piękny tekst napisał biskup Kulik o Stanisławie Leszczyńskiej. I tam przypomina takie wydarzenie, jak poszedł do fryzjera na Julianowie i pyta się tego fryzjera, no z fryzjerem o czymś trzeba rozmawiać, nie? Więc pyta się, czy znał Stanisławę Leszczyńską, a ten fryzjer mówi, wszyscyśmy ją tu znali, myśmy ją tu wszyscy nazywali Matką Julianowa. Matką Julianowa. Nie. Więc to określenie mama, matka, odnoszono do niej całe życie. I myślę też, to, co w tych świadectwach jest podkreślane bardzo, to, że to jej macierzyństwo rozciągało się bardzo, ale to bardzo szeroko. Wcale nie dotyczyło tylko osób najbliższych. Są przepiękne świadectwa o bliskości, jaką Stanisława Leszczyńska przeżywała z sąsiadami Żydami. Także potem ze współwięźniarkami Żydówkami w obozie w Auschwitz-Birkenau. Więc kiedy się modlimy tą modlitwą, to ona chce z nas uczynić ludźmi wspólnoty, a Stanisława Leszczyńska pokazuje nam, co to znaczy.
Co to znaczy być kimś, kto tworzy wspólnotę? Co to znaczy być kimś, kto zbiera ludzi? Pozwólcie zwrócić uwagę na takie trzy momenty. Pierwszy moment to jest ten buduje wspólnotę, kto w życiu przyznaje pierwszeństwo Bogu. W życiu przyznaje pierwszeństwo Bogu. Modlitwa Pańska ma 6 próśb. Pierwsze 3 dotyczą miejsca Boga w naszym życiu. Nie mówimy o sobie, nie, tylko mówimy: święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje. To są nasze prośby, żeby Bóg był w naszym życiu najważniejszy. Potem ośmielamy się mówić o sobie. Daj nam chleba, odpuść nam winy, zachowaj nas od złego. Ale porządek tej modlitwy jest taki, że najpierw prosimy bardzo Boga o to, żeby On był w naszym życiu pierwszy. Jak On jest w naszym życiu pierwszy, to wtedy zaczynamy patrzeć na siebie jako na siostry i braci, bo On jest naszym Ojcem. Można by dużo mówić o miejscu Boga w życiu Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Ale już to, co powiedzieliśmy o jej modlitwie, nie? Na każdym miejscu, przy każdym zajęciu, nie? Co można by powiedzieć o jej pobożności, znowu, nie tylko w obozie. Biskupa Kulika przywołałem także dlatego, że był przez wiele lat jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Jego świadectwo dotyczące jej życia wiary jest przejmujące. To biskup Kulik powiedział o tym, że przystępowała codziennie do Komunii Świętej, że się regularnie spowiadała. To znaczy, była osobą, w której życiu Bóg był na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest także wpisane w to jej postępowanie, regułę, że pierwsze, co robiła z nowonarodzonym dzieckiem, to je chrzciła z wody. To jest to wyczucie, że tak, to dziecko ma swojego ojca i matkę, ale musi się odnaleźć jeszcze w innej rodzinie, nie? Gdzie, w takiej rodzinie, gdzie ojcem jest Bóg, matką jest Kościół. To widać, jak to miejsce pierwsze Boga nas czyni wspólnotą. W tym drugim zestawie próśb, pierwsza natychmiast, która pada, to jest prośba o chleb. Chleba naszego daj nam dzisiaj. Co z wami robi ta prośba? Chleba naszego daj nam dzisiaj. Nie? Co ona z nami robi? Bo myślę, że jeśli się modlimy uczciwie tą prośbą, i to naszego wypowiadamy w sposób uczciwy, to musimy zobaczyć obok siebie ludzi, którzy są głodni. Jeśli się modlimy o chleb nasz, to znaczy ta modlitwa nie będzie zaspokojona dotąd, dokąd obok mnie jest ktoś, kto nie ma chleba i kto nie ma co zjeść. Ojciec nas nie karmi w ten sposób, że mówi: masz bułkę, idź do kąta i sobie zjedz. Ojciec nam daje chleb, który kładzie na stole. Wszyscy są zaproszeni. Powiedziałem, że to są takie prośby, których wypełnienia uczy nas służebnica Boża. Relacja Kazimiery Bogdańskiej. Po urodzeniu dziecka chorowałam bardzo ciężko
na Duchwal, czerwonka głodowa. Nie było żadnych lekarstw. Jedynym ratunkiem mógł być mocno przypalony chleb. Ale przecież chleba dostawało się strasznie mało. Cuchnącej zupy nie wolno było pić ani jeść. Pani Leszczyńska jako funkcyjna dostawała porcję białego chleba. Oddawała mi przez cały czas swój chleb. A przecież miała w obozie ciężko chorą własną córkę. Kazała przypiekać cieniutkie pajtki na węgiel i ucierać na proszek. Tylko tym żyłam. Chorobę przetrwałam. To się łatwo czyta, ale jak chcecie zrozumieć ten tekst, to poczytajcie książkę wydaną przez Piotra Cywińskiego, Sny obozowe. Ja z tej książki przeczytam wam tylko cztery krótkie fragmenty. To są świadectwa więźniów, którzy mówią o swoich snach kilkadziesiąt lat po wyjściu z obozu. Co nocy występowały wyobrażenia, że spożywam smaczny, suchy chleb do syta. Drugi. Dość często w czasie snu zjadałem dwie porcje chleba. Przebudzenie po tym było koszmarne. Trzecia osoba. Śniłem, że mam bardzo dużo chleba i mogę najeść się do syta. Nigdy nie widziałem mięsa, owoców, ciastek i innych potraw. Tylko chleb. Czwarta osoba. Głód, jaki mnie prześladował, powodował częste sny zbliżania się do ułożonego na półkach chleba, z których mogłem zabrać tylko jeden bochen i zjeść. W tym ogromnym bólu budziłem się, a rozczarowanie potęgował ból skręcanych z głodu jelit. Podarować w obozie komuś chleb to nie był prosty gest, ani oczywisty. I to, co pani Kazimiera napisała, zeznała jeszcze w zestawieniu właśnie z faktem, że obok Stanisławy była jej chora córka, nie? To jest świadectwo miłości heroicznej. Chleb oznaczał życie i dzieliła, nie, cały ten chleb mi oddawała. Dzięki temu przeżyłam. To jest to, czego ta modlitwa nas uczy. Jak mówimy modlitwę pańską i mówimy chleba naszego, daj nam dzisiaj, a interesuje mnie tylko mój własny talerz, nie, i to, co na nim mam. I tak naprawdę mam głęboko w nosie to, czy obok mnie ludzie mają co jeść, czy nie, czy nie umierają z głodu. Nie, to znaczy, że ta modlitwa ze mną nic nie robi. I mogę ją wypowiadać, jak chcę, to 50-100 razy dziennie i tak do Boga nie trafi. Bo on mówi, nie trafia do mnie słowo, które nie uczyniło tego, co było zamierzone. Nie, nie wraca do mnie. Nie, nie ma się co silić na taką gadaninę. I ostatnie, czego nas ta modlitwa uczy w sposób absolutnie przejmujący, to jest uznanie winy i prośba o przebaczenie. Odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Jezus dodaje już poza modlitwą, jeśli nie przebaczycie, Ojciec wasz nie przebaczy wam. Znów można by otworzyć tę całą księgę świadectw o służebnicy Bożej Stanisławie, żeby odkryć, obok modlitwy najczęstszy refren, który wraca, to jest taki:
że ona nikogo nie osądzała, że nikogo publicznie nie potępiała. Wolała milczeć niż oceniać. I to jest taki rys, który właśnie w tych świadectwach jest bardzo, ale to bardzo podkreślony. Jej taki dystans i taki spokój, na cierpliwość człowieka, który nawet jak wszyscy dookoła już wypowiedzieli swoje sądy i potępienia, to ta osoba ma jeszcze moment ciszy, refleksji, pewnie modlitwy za kogoś, o kim wszyscy mówią jednoznacznie źle. Nie? Więc można czytać modlitwę pańską ze Stanisławą Leszczyńską. I ona nas uczy tej modlitwy. Tak naprawdę modlitwy się uczy w ten sposób właśnie, że się kogoś do niej zaprasza. Nie. Więc myślę, że ten głos Jezusa dzisiaj w czasie tej liturgii jest taki, że Jezus mówi, dajcie się zaprosić Stanisławie Leszczyńskiej do modlitwy Ojcze Nasz i nauczcie się mówić tę modlitwę z nią. Daj Boże, będziemy ją trochę inaczej przeżywać, tę właśnie modlitwę, jeśli będziemy ją z nią odmawiać. Amen.